cool that. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kartoni i w dzisiejszym odcinku mam dla was vloga z moich urodzin. Dzisiaj dowiecie się, co robiłam w mojej urodzinie, jak to wszystko wyszło. Będą takie momenty bardziej wzruszające i bardziej takie szczęśliwe, ale na pewno będzie dużo płakania. Serio. A na samym początku zapraszam was jeszcze do zostawienia łapki w górę. Napiszcie również w komentarzu coś miłego dla mnie. No i teraz już bez dłuższego przedłużania przechodzimy do odcinka. No i w sumie rozpoczynam tego vloga już o godzinie 1:44, czyli są już moje urodziny. Od godziny i 44 minut. I totalnie się nie spodziewałam, bo bliskie mi osoby przyjechały tutaj i zrobiły mi niespodziankę. Nigdy takiego czegoś nie miałam, żeby ktoś o 24 był u mnie w domu. I wiecie, że ja nie wiem, że ktoś przyjedzie i te osoby, ja schodzę na dół i te osoby śpiewają mi 100 lat. W ogóle nigdy takiego czegoś nie miałam, także jest to dla mnie nadal szok i bardzo się cieszę. I jeszcze raz chcę podziękować moim dwóm wiczkom, Maćkowi i Natalce za to, że przyjechali i za to, że zrobili mi taką fajną niespodziankę. Było super. Szkoda, że nie mogli zostać całą noc, że nie mogliśmy tutaj być całą noc, ale wiecie, każdy ma też swoje jakieś obowiązki. Sto lat, niech żyje. Nie mogę wam pokazać, co dostałam, bo dostałam też prezencik od nich. Dostałam taki zestawik z Rituals. Nigdy nie miałam zestawu z Rituals, zawsze chciałam mieć, także mega się jadam i to jest też fajnie, bo jest to taki secik na wyjazdy. Wiecie, że ja bardzo lubię wyjeżdżać i często gdzieś sobie jeździmy. I dostałam też taką świeciuszkę, która pięknie pachnie. I do tego dostałam też krem do rąk, także mega super. Bardzo się cieszę, jeszcze raz wam dziękuję za prezencik, za to przede wszystkim, że przyjechaliście. Jak widzieliście, jak schodziłam na dół, śpiewali mi 100 lat i Wiczka stała z torcikiem, który też mi przywiozła i on właśnie tutaj jest. Zostało go tyle, jest bardzo pyszny, malinowy i właśnie tak to wygląda. A teraz stwierdziłam, że wiecie co, są już moje urodziny, a kilka dni temu do mnie przyszła paczka i jest to paczka od mojej mamy, tylko że nie tak jakby wysłana z Anglii, tylko zakupione coś dla mnie i po prostu wysłane pod mój adres. I do końca też nie wiem, czy to jest od mojej mamy, czy to jest od mojej siostry, ja nie wiem od kogo to jest. Na razie jeszcze nie wiem, bo nie rozmawialiśmy o tym tak dokładnie, ale wiem, że jak pisałam z moją siostrą, to powiedziała mi, że mam nie otwierać do urodzin, bo mama się wkurzy, więc wnioskuję, że od mojej mamy. No i mamy tutaj Pandory i teraz otworzę na wizji. Bo jest zapakowane. Nigdy się nie spotkałam z tym, żeby były tak dodatkowo zapakowane. Jestem pewna, że to będzie charmsik. No, to jest charmsik. Bo jak wiecie, ja mam bransoletkę z Pandory. Ale zobaczymy, jaki charmsik. O ja, tu są dwa! Ale śliczny! Jaki śliczny! Ojejku! Popatrzcie, jaki on śliczny. Tutaj jest mama, a tutaj jest córka i one się łączą w jedno w serduszko. Dzięki. A teraz już idę, pa. Odezwę się do was rano, jak już będziemy coś innego robić, bo teraz idę spać. Pa, pa. Zdałam sobie właśnie sprawę, że nie zrobię sobie specjału Filipa, bo niestety nie mamy placków tortilla. A jest to najszybsze śniadanie ever. Szkoda, ale robię w takim razie tosty z łososiem i coś tam jeszcze wykminimy. Zaraz wam pokażę. Sklep kumpli. Popatrzcie, ja jem sobie łososia, takie zdrowe rzeczy, tymczasem, no tymczasem te dwa berty. No smaczne rzeczy. Proszę spojrzeć, jaki potężny. Ej, to jest ten Berlin kebab. No to jest najlepszy kebab w Polsce. Serio? Tak, mieli rację. Na ile oceniasz? 10. To było takie niepewne 10. Na zachętę. Jestem. O, bluza kumpli. Tak, mykumple.pl na kod zakładak 0% zniżki. Ja chciałem powiedzieć, że jestem fanatykiem tego kebsa. Wstydzę się mówić. Odezwę się do was, jak będziemy już na miejscu, bo się wstydzę. Bye.
pojechaliśmy właśnie do miejsca, które Patryk wziął dla mnie na moje urodziny. To jest mój prezent urodzinowy i zostajemy w Sky Towerze i zawsze chciałam tutaj zostać, także się mega jaram. Jeszcze nie widziałam, jak wygląda nasze mieszkanie i ja również wam je teraz pokażę, ale serio, jaram się i dziękuję. Jesteśmy prawie na samej górze. Tak, dosłownie, jesteśmy prawie, to ja się boję. Ja się boję wysokości, ale nie boję się wysokości, jak jestem gdzieś w pomieszczeniu. Mogę już? No. O kurde! Ja ci kręcę. Ale ładnie. Jezuszko, ale super. Z takim widokiem. Ja ci kręcę. W takim apartamencie to ja jeszcze nigdy nie byłam. Dobra, chodźmy jeszcze zobaczyć łazienkę, bo tego jeszcze nie widzieli. Ja. I mamy i prysznic, i wannę. No, wanna to jest coś, my z Patrykiem lubimy wannę. Już to wiecie na tym kanale, tyle razy to słyszeliście. Nie, pięknie. Dziękuję ci bardzo. A teraz wam pozwalam zobaczyć całą tą mieszkanko, jak tak wygląda tak ładnie w montażu. Patryk, przed chwilą tak sobie gadaliśmy, ja Patrykowi podziękowałam za prezent i Patryk powiedział mi, że to nie jest wszystko i że ma prezent od mojej siostry. I się zdziwiłam, bo nie oczekiwałam już nic. I tutaj spadłam mojej siostry i Patryk dał dupy, bo miał je zapakować. Ale wiesz, ostatnio miałem tak dużo na głowie. No wiem. A ja wiem, co to jest! A ja wiem, czemu to jest. Ostatnio Aś, ale to jest od Patty czy od Asi? Od Patty. Chyba od Patty, no. Ale kto z tobą o tym pisał? Patty. No to od Patty. Ale super, ja nawet wiem, co to jest, bo Patty ostatnio dostała torebkę z tej firmy. Ja cię kręcę, nigdy nie miałam nic takiego fajnego, takiego, wiecie, nigdy nie miałam paska, który rzeczywiście jest firmowy. Zawsze kupowałam sobie pasek na przykład w Primarku albo w H&M-ie, a tu to serio mam taki już firmowy teraz pasek. Zobaczymy, jak wygląda. Uuu, ale ładne. Brakowało mi na wyjeździe złotego paska. Mam złotą torebkę i mam srebrny pasek. Więc o, ale przypał. Idealnie, idealnie. Nie, super, cieszę się bardzo. Sobie go rozepnę. Już tyle emocji dzisiaj, tyle różnych wrażeń. I się nie spodziewałam, że cokolwiek jeszcze dostanę. Ale jest śliczny, naprawdę śliczny. Naprawdę bardzo ładny. Bardzo się cieszę, dziękuję Patty. Bo od Asi dostałam coś, więc myślę, że to jest na pewno od Patty. Nie, także, no, od Patty, no. Także dziękuję ci Patty i dziękuję Kevin, bo na pewno to jest od ich obu. Dajcie znać, jak wam się podoba w komentarzach, mi bardzo. I dzisiaj już go sobie ubiorę, jak będziemy wychodzić, muszę się przebrać, bo nie podoba mi się, jak wyglądam. Dzisiaj już sobie go ubiorę, chyba że będzie rzeczywiście za duży, to wtedy nie ubiorę, bo chcę tak serio zrobić, poprosić na przykład tatę Patryka, żeby mi zrobił dziurki, a nie Oj, to trochę co poczekasz. No albo może ktoś umie też zrobić dziurki, nie? Słuchaj. To nie wszystko. No to co jeszcze? Jest jedno za ciebie. Od kogo? Trzymaj kamerę. O, jestem ciekawa, co ten pan znowu wymyślił. Ja chyba wiem, co to będzie. No. Jakbym miała strzelać, to jest ośmiornica. To na walentynki dostanie. czyli nie dostanę. Wiecie, teraz na TikToku są te takie moody ośmiornice. No i one są dwustronne i z jednej strony jest uśmiechnięta, a z drugiej strony jest smutna. I ja Patrykowi zawsze mówię, że ja ją potrzebuję, żebym miał ostrzeżenie, żeby ze mną nie zadzierać. Jednak piosenka. Piosenka? Dla mnie? Proszę pana, ja czekam. Czekam! Proszę w ogóle nie zajmować! Co to kurde jest? Mam dla ciebie mój odcinek z Omy. Serio? Masz dla mnie swój odcinek z Omy? No. What the fuck? Ej, myślałam, że piosenkę masz dla mnie. Ja już nie umiałam doczekać, a to totalny prank. Laura, it's from your sister. A ty widziałeś? Nie. Chciałem z tobą to obejrzeć. No jest, jeszcze nic się nie stało, kobieta, ty już patrzysz. Ale mały spaślak. To byłaś ty? A kto? Podobno.
Co? Do mnie... Takie same rysy. Ej, patrz, znasz Królika? Ciekawe, ile ich zajęło. Ciekawe, ile ich zajęło wycinanie tego wszystkiego. Wiesz, ile jest tych filmów? O, ja ryczące, jak się dostaję. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, dużo miłości z Patrykiem, no i wymarzonego domu razem. No, życzymy Ci dużo szczęścia, abyś spełniała marzenia, żebyśmy się jak najszybciej zobaczyli, żebyśmy może kiedyś na wspólne wakacje pojechali, na taki trip, żebyś dostała wszystko w życiu, na co zasługujesz, czyli wszystko na najlepsze. I tęsknimy za to bardzo. No coś tutaj było śmieszkowane pomiędzy nagrywaniem. A kochana Wikusiu. Bluśka. Ja i Bluśka. Chcielibyśmy Ci złożyć życzenia. Dużo zdrowia, miłości, radości. I żebyś zawsze była taka szczęśliwa, jak teraz. Z całego serca życzę Ci, Wiktoria. Samych sukcesów i wszystkiego, czego sobie tylko zapragniesz. Bluśka, powiedz coś. Bluśka, złóż życzenia. No. Wylądowano. Kochana Wisiu, z okazji Twoich pierwszych urodzin chciałabym życzyć wszystkiego najpiękniejszego, aby każde Twoje marzenie się spełniło i każdy Twój projekt dla mnie jednak będzie najlepszą siostrą, którą mogłam mieć dzisiaj, z którą muszę płaczę. Żartuję. I tak bardzo się i mam nadzieję, że już zawsze będziesz taką wspaniałą kobietą, jaką jesteś teraz. I pamiętaj, że jestem z Ciebie bardzo, bardzo dumna. Witaj, kochana! Szkoda, że nie możemy Ci dzisiaj złożyć życzeń osobiście. Została nam tylko taka droga. Chcemy Ci życzyć dużo, dużo zdrówka, spełnienia wszystkich marzeń, powodzenia w życiu prywatnym, jak zawodowym. Była zawsze uśmiechnięta. Życzymy Ci dużo miłości, takiej do utraty tchu. Tego, byś zawsze czuła podporę swojej drugiej połówki i bezpieczeństwo. Pozdrawiamy Patryś. A jednocześnie bardzo dziękuję. Moje rodzice to mają napisane! Że jesteś z nami. Życzymy Ci, kochana, 100 lat. 100 lat. Wszystkiego najlepszego, moi serducha dla Ciebie. Kochamy Cię bardzo. Miłego dnia, pozdrawiamy. Cześć, Wiczka. Kończysz już 21 lat. Tak, jesteś już stara. Więc z tego miejsca chcielibyśmy Ci życzyć jak najwięcej zdrowia. Szczęścia, miłych chwil spędzonych z Patrykiem przede wszystkim, z kumplami, z rodziną, bo niedługo też z Wami będzie Gosia i Krzysiek, więc na pewno spędzicie dużo czasu razem. I mam nadzieję, że na następne Twoje urodziny będziemy mieli okazję, żeby spotkać się razem i celebrować tak, jak powinniśmy w tym roku. Chciałabym Ci życzyć szczęścia, samorozwoju, żebyś cały czas mogła robić to, co lubisz, żebyś miała dużo pracy, ale znalazła też czas w tym wszystkim na odpoczynek, żebyś otaczała się ludźmi, którzy sprawiają, że się czujesz dobrze, przy których możesz być sobą i życzę Ci dużo zadowolenia z samej siebie i takiego ogólnego rozwoju i wszystkiego, co najlepsze. Myślę, że więcej życzeń wkrótce na żywo. Kochana Boheneczko, życzę Ci dużo, ale to naprawdę dużo zdrowia Tobie, Twojej rodzinie najbliższym, żebyś zawsze realizowała swoje marzenia, tak jak to robisz dalej, żeby Ci to szło najcudowniej na świecie. Życzę Ci, żebyś była zawsze taką wspaniałą osobą, jaką jesteś, bo naprawdę znamy się od podstawówki, a Ty się nic nie zmieniasz i mam nadzieję, że tak zostanie, bo jesteś naprawdę wyjątkową osobą. Życzę Ci, żebyś zawsze miała przy sobie osobę, która będzie Cię wspierać i kochać, tego jak Patryk. Żebyś zawsze pamiętała najwspanialsze chwile, a żebyś tych złych momentów z życia wyciągała wnioski. Kocham Cię naprawdę bardzo mocno. Jesteś najcudowniejszą osobą, jaką znam.
i mam nadzieję, że ten dzień będzie najcudowniejszym dniem w tym roku dla Ciebie. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, miłości z Patrykiem, abyś spełniała się wszystkim, co kochasz, mało zmartwień, dużo uśmiechu na twarzy, oczywiście dużo fajnych pomysłów na Patryk. To ja, Patryk się z Ciebie śmieje. Abyś spełniła ten dzień bardzo wyjątkowo. Cześć Wiktoria, 100 lat. Żebyś była super szczęśliwa i w ogóle ciekawostka, jesteś już dorosła na całym świecie. Dobrze, nie powiedział. Do najlepszego, kochana. O kurde. Zdrówka, szczęścia i pomyślności w tym cudownym, cudownym dniu. Mam nadzieję, że się dobrze trzymasz. Buziaczki. Cześć Wiczka, już Ci złożyłem życzenia i tak dalej, ale zrobię to też na filmie, ponieważ fajna to będzie na pewno pamiątka. Tak jak mówiłem, chcę Ci życzyć wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, wytrwałości, szczególnie ze mną. Wiem, że ostatnio jest nam bardzo ciężko, głównie przeze mnie, ale dziękuję Ci za to, że jesteś, bo jesteś jedyną osobą, która może mnie uspokoić w tych gorszych momentach, więc naprawdę Ci dziękuję za to. Będę Ci wdzięczny do żywotnia. Chciałbym Ci podziękować też za wszystko, co dla mnie robisz, bo robisz tego naprawdę sporo. Dodatkowo chciałbym Ci życzyć spełnienia marzeń, żebyś wreszcie czuła się spełniona, żebyś mnie się wreszcie wyprowadzili i mieli spokój po prostu, żebyśmy wytrwali po prostu, to jest najważniejsze, miłość. I wiem, że Ciebie kocham. Wiem, że jestem specyficzną osobą, ale naprawdę chcę spełnić właśnie Ciebie kocham. Przepraszam za wszystko, co Ci zrobiłem, ale to jest ten dzień, który jest dzisiaj Twoim dniem. Chcę, żebyś po prostu była szczęśliwa i żebyś ogólnie cały czas była szczęśliwa, bo jednak zdrowie i szczęście jest najważniejsze. Dziękuję Ci jeszcze raz. I po makijażu. Dzięki Patty. I dzięki wszystkim, co byli na filmie. Do zobaczenia już potem, jak będę mniej taka o. Jak widzicie, jestem już gotowa. Prawie gotowa. Później jeszcze myślę, bo zamówiłam sobie specjalnie taką sukienkę na moje urodziny, taką różową, żeby sobie w niej porobić zdjęcia, także później zrobimy razem z Patrykiem zdjęcie. A na razie idziemy robić zakupy. Ja chcę sobie też coś kupić sama od siebie, wiecie, from me to me na moje urodziny. No i właśnie Patryk nie nawiedzi ze mną chodzić po sklepach, ale że są moje urodziny, to się zgodził i nie ma z tym problemu. I najlepsze jest to, że nie może narzekać. Ale nie chcę zabijać do kamery, sami rozumiecie, ale może telefonem, jak na przykład pójdziemy na coś do zjedzenia czy coś, na jakąś kawkę, to nagram telefonem, że to robimy. A tak to do zobaczenia, jak będziemy już tutaj w domku i jak będziemy robić foty. I jak widzicie, ja jestem przyszykowana. Wyglądam w ten sposób i nie będę Wam ukrywać, że cały czas z Patrykiem sobie coś tam oglądaliśmy, zamówiliśmy sobie jedzenie, byliśmy na mieście i ja zapomniałam o tym, że miałam nagrywać vloga. Tak to wygląda, tak to tutaj wyszło, ale myślę, że później jak już będziemy wykąpani, bo właśnie idziemy się kąpać, to wtedy Wam jeszcze coś nagram, jak już będziemy w piżamach, jak będę jadła resztkę swojego sushi, bo chcę Wam też coś dodać do tego vloga. A z takich rzeczy, co robiliśmy podczas, kiedy nie nagrywałam, to tak. Byliśmy na mieście, nie kupiłam nic ciekawego, jeden krem z Benefitu. Jeżeli jesteście ciekawi, no to na pewno go będę pokazywała na Instagramie. Próbowaliśmy zrobić sesję i tutaj macie wstawkę, jak Patryk się poświęcał dla mnie, jak ja się wyginałam, ale serio, żadne z tych zdjęć nie wyszło, więc w efekcie końcowym dodałam to zdjęcie. Wbijajcie na Instagrama, żeby je koniecznie zobaczyć. No i oprócz tego, co się jeszcze stało, tak naprawdę nagrałam TikToka do końca, bo to też możecie zobaczyć. W sumie z takiej rzeczy, a teraz już idę z Patrykiem spędzać czas i odezwę się do Was później dzisiaj, jak już będę bez makijażu i będę z powrotem takim babykiem. Do zobaczenia, pa! Powiedz, co ja zrobiłam. Wika spędziła ostatnie 10 minut gadając do wyłączonego mikrofonu. No, to jest życie youtubera, prawda? Nie, to jest twoje życie.
czat. Spać mi się chce. No, oglądamy Winx. Jak widzicie, możecie dać znać, czy wy to też oglądacie. A teraz wam pokażę szybko nasze widoczki nocą. Popatrzcie. Patrzcie, jak to przepięknie wygląda. Nie no, miazga. Nie dość, że rano wygląda to tutaj cudownie, to nocą... Magia. Naprawdę magia. I my mamy takie widoczki sobie nie tylko jak siedzimy na kanapie. Apartamencik jest taki dosyć mały, bym powiedziała. Powiedziałabym, że dla nas to jest za mały, bo mamy tyle gratów, ale idealny taki, żeby przyjechać po prostu coś porobić. Naprawdę idealny. Sorry za bałagan, wiecie jak to jest. Lenia się ma, a teraz wracam do pogadanki z wami chwilowej. I ostatni 10 minut spędziłam na rozmawianiu sobie z wami. Nie włączam sobie mikrofonu, no tak to bywa jak się jest mną. Jak widzicie, jestem w takim stanie wieczornym. Gorzej wyglądał niż ostatnim razem, jak z wami sobie rozmawiałam. Umyłam się, zrobiłam sobie maseczkę, nałożyłam sobie kremy, dlatego się też tak świecę. Ale wiecie, czy dzisiaj trzeba było zadbać o pielęgnację. No jest godzina już po 24, także już nie ma moich urodzin, ale nie, są nadal moje urodziny, bo my uznajemy ten weekend jako mój urodzinowy weekend, bo też zostajemy we Wrocławiu jutro. Tylko że jutro ja wam nie będę raczej nic nagrywać, chcę jednak w pełni spędzić ten czas z Patrykiem, więc kamerę odstawiam na bok. Już będę lecieć, myślę, że teraz zajmuję się Patrykiem, Patryk się zajmuje mną, spędzamy sobie razem fajnie chwilę i chcę wam tutaj jeszcze podziękować bardzo, bardzo, bardzo za to, że za wszystkie życzenia, jakie mieliście dla mnie, jest mi ogromnie miło, bardzo się cieszę, nigdy nie dostałam tylu życzeń od nikogo, jestem bardzo szczęśliwa i chcę wam podziękować, już o godzinie 24 zasypaliście mnie pozytywnymi życzonkami, no masakra, nigdy tyle nie dostałam życzeń, serio chcę wam podziękować, a teraz już do zobaczenia jutro. Hejka! Jak widzicie, wstałam, jest już następny dzień, dzisiaj jest 6 lutego. Wczoraj były moje urodziny, a dzisiaj wstaliśmy. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wstali za późno. Ja sobie wbiłam w głowę, że mamy wstać na 12, w sensie, że musimy stąd wynieść się o 12. Okazało się, że musimy stąd wynieść się o 11, a z łóżka wstałam o 10.10. No nie miałam dużo czasu, żeby się przyszykować. Na razie nie wiem, co się będzie działo, prawdopodobnie się jeszcze do was odezwę. Może odezwę się do was, jak będziemy wracać do naszego domu. No ale to zobaczymy, na razie odkładam kamerę, ale chciałabym się tylko z wami przywitać i pokazać wam, że wyglądam. Tak, Patryk powiedział, że wyglądam jak mały dzieciaczek. Smuteczek. No i ogólnie tutaj miał być powrót do domu, jednak no troszeczkę plany się zmieniły, zamiast wrócić pociągiem, to wróciliśmy autem, nie nagrywałam tego, no i tutaj przychodzę, żeby się z wami pożegnać, chcę was też przeprosić, bo mówiłam wam, że o to wam pokażę, ale serio, były to moje urodziny i był to na tyle taki zwariowany dzień, że po prostu albo zapominałam nagrywać, albo po prostu też chciałam z Patrykiem spędzić czas, ale mogę wam tutaj powiedzieć, że spędziłam z Patrykiem świetnie czas w Sky Towerze, potem też spędziliśmy super weekend z naszymi znajomymi, także bardzo się cieszę. Dziękuję wam już za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że chcecie więcej vlogów. Może nie urodzinowym, bo urodziny ma się tylko raz w roku, ale tego typu vlogów. Także piszcie w komentarzu, jeżeli one wam się podobają. A teraz już dziękuję wam i do zobaczenia na kolejnym odcinku w środę o 17.30. Pa, pa!